Spotkaliśmy się, by podpisać umowę, która jest już kolejnym elementem naszego miejskiego, samorządowego zaangażowania w pomoc mieszkańcom Białej Podlaskiej i nie tylko w trudnej sytuacji spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wiemy, że jedną z najpilniejszych potrzeb jest zapewnienie sprzętu ochrony zdrowia i ratowania życia. Już kilka podjętych przez nas inicjatyw miało taki właśnie wymiar pomocowy. Dostarczyliśmy szpitalowi wojewódzkiemu specjalistycznemu w Białej Podlaskiej i stacji pogotowia ratunkowego zestawy ochrony osobistej składające się ze specjalistycznych kombinezonów, rękawic, gogli, ochraniaczy na buty. Dostarczyliśmy naszej stacji pogotowia ratunkowego za kwotę kilkunastu tysięcy złotych środki specjalistyczne do dezynfekcji karetek. Wsparliśmy mieszkańców miasta dostarczeniem maseczek ochronnych. Ta akcja cały czas trwa. Jeszcze raz nisko kłaniam się w gorącym podziękowaniu wszystkim osobom angażującym się w inicjatywy szycia tych maseczek dla mieszkańców Białej Podlaskiej. I mimo, że szczęśliwie w Białej Podlaskiej, naszym województwie, tak jak i w sporej części Polski, rozprzestrzenianie się koronawirusa nie przybrało tego bardzo niedobrego, mocno powszechnego charakteru, to wciąż wiemy i bazujemy tutaj na ocenach specjalistów medycyny, wirusologii, że zagrożenie nie minęło. Wciąż potrzebna jest z naszej strony pomoc i wspólne zaangażowanie, wspólna odpowiedzialność. I takim właśnie działaniem jest podpisana dzisiaj umowa na dostarczenie 3 respiratorów. W dobie rozprzestrzeniania się koronawirusa to towar wręcz bezcenny. Wiemy, że służy bezpośrednio ratowaniu zdrowia oraz życia osób, u których przebieg choroby ma ten ostry wymiar. Nasz szpital posiada swój zasób respiratorów, ale od władz szpitala wiemy, że każdy kolejny jest na wagę złota. Już na samym początku epidemii zadeklarowałem takie wsparcie. Przypomnę, że jednym z moich pierwszych działań jako prezydenta miasta było przeznaczenie 400 tysięcy złotych na grupę środków ściśle związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Dokonałem zarządzeniem prezydenta przesunięcia takiej kwoty z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i to właśnie te środki pozwalają nam dzisiaj zawrzeć umowę na zakup 3 respiratorów za kwotę prawie 240 tysięcy złotych, co w wymiarze jednostkowym daje cenę prawie 80 tysięcy złotych za jeden wysokiej klasy respirator, o którego specyfikacji opowie za chwilkę pan prezes. Mieliśmy okazję pozyskać dla szpitala 3 respiratory kliniczne marki Hamilton. Z racji tego, że sprzęt faktycznie jest dziś trudno dostępny, wymagało to szczególnych rozwiązań. Przy współpracy z producentem i tej współpracy, którą realizujemy z nim od jakiegoś czasu, dodatkowe 3 sztuki specjalnie dla szpitala udało się pozyskać. Jest to sprzęt dość specjalistyczny i specyficzny, bo jego praca jest niezwykle potrzebna na oddziałach intensywnej terapii. Są to respiratory kliniczne wyposażone w turbinę, co pozwala tak naprawdę na wykorzystanie tych respiratorów również w transporcie sanitarnym. Są to respiratory wyposażone w duże, czytelne, ciekłokrystaliczne, dotykowe ekrany o wielkości 12 cali. Są to respiratory, które posiadają wszystkie dostępne tryby wentylacji. Wyposażone są w wszystkie niezbędne tryby alarmów i funkcji oddechowych, więc myślę, że szpitalowi będą na pewno służyć zarówno w tych czasach pandemii, jak i później. No cóż, to chyba wszystko. Dziękuję. Uzupełnię, dziękuję bardzo panie prezesie, uzupełnię nasze informacje jeszcze o szczegół proceduralny. Przepisy wymagają, byśmy takiego przekazania dokonali w formie pomocy rzeczowej. I tutaj wystąpię do Rady Miasta z projektem uchwały o przekazaniu pomocy rzeczowej organowi prowadzącemu nasz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. To jest
zarządowi województwa. Na ręce pana marszałka takie przekazanie nastąpi celem zasilenia w tym sprzętem znajdującego się w Białej Podlaskiej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Myślę, że te respiratory będziemy w stanie dostarczyć w przeciągu 2, maksymalnie 3 tygodni od daty dzisiejszego podpisania. Umowny termin przekazania to 14 czerwca tego roku. Warto nadmienić, że pomoc kierowana bezpośrednio do naszego szpitala jest pomocą świadczoną nie tylko na rzecz mieszkańców Białej Podlaskiej. Nasz szpital jest jednym ze szpitali wojewódzkich, a więc szpitalem regionalnym, który swoim zasięgiem obejmuje opiekę nad 100 kilkudziesięciu tysiącami mieszkańców naszego województwa.